Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy w Farming and Friends, a dzisiaj jest ze mną Czarek, przywitaj się. Cześć, cześć. No i dzisiaj sobie właśnie postanowiłem, że może taka seria, rozpoczniemy z tego. No i co, no i wiadomo o co chodzi w Farming and Friends, taki farming simulator w Robloxie, trochę. Ale jest trochę inny, nie? Ogólnie tam Czarek ma kombajn za Robuxy. To jest klas z gąsienicami. 400 robuxów, nie? Tak, tak. 400. Poczekaj, ja sobie muzyczkę wyciszę, żeby tutaj za prawa autorskie tutaj nie wzięli, bo ja nie chciałbym. Dobra. Ale w sumie jest, no jest git, no jest git. No. W sumie wildlisty sobie dajmy, wiesz? A w sumie ja sobie włączę tą muzykę w tym tutaj, tylko po cichu sobie włączę. Ona gra? Dobra. Tak sobie włączymy. Ja też ciebie dam do whitelisty. Czekaj. To tutaj, nie. To nie tu. Nie tu. Nie to. Gdzieś dawał whitelistę? W drugim okienku. Dobra. Dobra, już. To tak. Zaczniemy sobie tutaj. Muszę do garażu. A nie, nie muszę do garażu nawet wchodzić. Zaczniemy sobie kosić. Ogólnie mieliśmy taką trochę dziwną sytuację, bo to jest druga próba nagrywkowa, bo mi zabrakło miejsca na dysku. Magiczne. No niestety zabrakło. No i przerwało nam, nie? Na szczęście skapliśmy się. No, w dobrym czasie nawet. W dobrym czasie. Ciekawe co by było, jakby to był, no wiadomo jaki czas. Pod koniec. Ostatnio też moja częstotliwość moich filmów spada, bo Adobe Premiere Pro nie pozwala na to. Coś się chrzani. Coś tam masz dobrą cenę strasznie. Pszenicy. No się teraz, no wiadomo, jeszcze kupię to najtańsze nasiona, potem to droższe, dobra. Dobra, najpierw to weźmiemy, musimy. Cyk. Nasiona kupujesz, nie? Tak, tak. Trzeba kupić, żeby mieć co zasiać. No. A ty powiększałeś swój już ten pole swoje? No, na innych farmach, tak. Okej. No i tak mówię, może serię z tego zrobimy. Ja właśnie, jak jestem u ciebie na tym, na waitliście, to ja mogę u ciebie normalnie jakoś, nie wiem, coś robić, nie? No możesz wszystko robić. A dobra, spoko. A czekaj. W sumie będziemy sobie mogli pomagać czasami. Jakbyś tam chciał. No. Myślę, że to będzie fajne dosyć. Dobra, teraz tak trzeba zrobić. Oj, sprzedawałeś już? Potem? Słucham? Nasiona? Nasiona? No. Ja jeszcze dopiero będę sadził. A ty pierwsze sprzedawałeś? Swoje czy nie? Które? Czy kombajnie ci zostały? Ale które? Bo ja dopiero będę sadził. A, te! No, ty, sprzedawałeś je? Szczerze? Jeszcze chyba nie. No to lepiej zesprzedaj. Wiem, ja sprzedam to. No, spokojnie. To rozumiem, strasznie. A to co, jakoś te ceny się zwiększają albo malają? No ceny masz takie coś, że jak masz rainbowową cenę, no. Jest tam najwyższa cena w grze. No. Cena zielona to masz lepsza niż ta zwykła. Czara to jest może standardowa, tyle ile ma kosztować. Czerwona to jest najgorsza, w którym ci nie polecam ci sprzedawać wtedy, jak jest czerwona. A dobra, spoko, już rozumiem. Dobra, teraz podjeżdżamy ciągnikiem. Czekaj, bo za daleko jestem. Dobra, jadę sprzedać. Jedź.
Są tu jeszcze jakieś rzeczy jakby do kupienia na tej mapie? W sensie ta mapa jest wielka? Mapę masz... To masz jedną część tej mapy, tak jakby. Na mapie masz bodajże 6 farm. Możesz mieć farm 6. Plus masz ostatni... Dawno już... Nie wiem, czy aż tak, czy dawno. Był update, że drzewa możesz mieć. I sadzić, i kosić je. A no dobra, ty. A słuchaj, a gdzie tu mi pisze, że ja mam zieloną cenę? Na tych liczbach jakby pisze, tak? W sensie kolorek jest? Na takiej dużej plakacie, takim dużym, no. No dobra, teraz na tym w sumie nie wiem, za jaką cenę sprzedałem, ale dobra. W następnym się zobaczy tym sprzedawaniu. To czekaj. Nie, na to mnie nie stać, więc ja kupuję to. Tak, chcę to kupić, zgadza się. Przez chwilę myślałem, że ktoś wbił na serwer. A my na prywatnym gramy. Raczej nikt nie wbije. Ja wiozę sobie nasiona. Pszenicy? Tak, najtańszej na razie, bo mi nie stać. Potem już kupuję droższą. Najlepiej. Dobra, pierw trzeba teraz tutaj tym wziąć. A to jest pług, no, ale no jest faktycznie pług. Przez chwilę miałem laga i myślałem, że to kultywator. Czekaj, bo chyba coś źle zrobiłem. A. Już pole zrobione masz. Aha. Dobra, laga mam, sorry. Dobra, czekaj. To trzeba teraz to wziąć. No i do siewnika wrzuć. Tak, czekaj. Czekaj, mam dalej. Dobra, siejemy. Ty widzę, że już tu skaszasz, nie? Pokazuje mi chyba, że niedługo będzie chyba deszcz. Znaczy nie wiem, bo mi pokazuje chmurkę z deszczem i sam ten samolocik jakiś. A ci pokazuje, że możesz kupić dwa robuxy, takie coś. A, dobra. Że deszcz możesz kupić, chyba podajże na cały serwer, na 5 minut, że ci deszcz będzie padać. A samolot, że ci urośnie od razu. Dla mnie takie kupywanie to dla mnie wtedy fana by nie było. Tak mi się wydaje. Nie wiem, szybciej ci urośnie wtedy na przykład ziemniaki, które też sporo rosną. No i teraz został chyba tylko czekać, aż to urośnie, nie? Tak, ale to chwila, dosłownie. Tak, już idę tutaj do mojego kombajna. Jeszcze ma dobrą cenę na tych pszenicy, jakbyś chciał. Jeszcze jest ten rainbowowa. O, rainbowowa, ojej. Muszę szybko to skosić. Tylko żeby to szybciej urosło trochę. To będzie... Będzie bailando. Co? To co teraz zasadziłeś, to bardzo szybko rośnie. Dobra. Kosimy. A, bo teraz będziesz znowu ten pole robił, nie? Tak. To teraz kukurydzę będę siać. Nowość. To jest trzecia trzecia od tyłu sadzonka, czy druga? To jest druga. To jest za pszenicą, tak jakby. A, dobra, wiem już które. To jest to za 250. A, dobra, to bym to teraz by kupował. Dobra, i mogę sobie wyjść stąd. Teraz sobie pojadę. I jedziemy sprzedać. Widzę, że tam robisz. Robi się, robi.
dobra. To chyba już mówiłem, czy nie wiem, czy mówiłem, że w sumie ty mówiłeś, że zwierzęta będzie trzeba kupić, nie? Kury. No, na start kury są opłacalne. To się kupi. A dopiero w ogrodzenie trzeba, nie? No, pierw ogrodzenie. To jakieś małe chyba trzeba, nie trzeba jakiegoś wielkiego, nie? No tak, tylko przyczepę będziesz musiał też kupić specjalną do przewozu tych kur. A sporo ona kosztuje? Nie wiem, z 1500 albo 3000. O kurde, to trochę sporo. Trochę tak. Ja nie wiem, czy na tym odcinku zdążymy ją kupić w ogóle. Nie ma szansy na tym. Chyba, żebym pociął film. To się nie pociął, tylko żebym uciął do danego momentu, ale chyba to się sporo zbiera, nie? No, to się sporo zbiera. No i już dzisiaj parę razy pole zrobimy i tyle, nie? No, myślę, że go ryżu daj. Prawda, tak, najpierw to. Ojej, ale trochę se bałagan to zrobiłem. A to na spokojnie. Oj, tam trochę krzywo wyszło mi. Nie powinienem tak robić. A to i tak, bo poprawy jest. Musisz szybko przejechać tak i tak. Coś pijesz, jeszcze coś, bo tak usłyszałem, jakbyś coś otwierał. Co? Nie. Dobra. Wyłączmy teraz to. Widzę, że tutaj idziesz. No. Dobrze ci idzie. Dobrze chłopaki robią. Robi się. Jak coś to możesz ze mną tutaj porobić? Byś nie wiem. A nie, bo ja nie mam drugiego ciągnika, ty. A. Ja swoje mogę brać ciągniki i ci pomagać. A to dawaj. To ty byś zrobił teraz tym, jak się nazywa? No tym drugim. Czym silnikiem? Nie, bo jeszcze zostało... Nie, czekaj. Nie, już tylko siewnik. To siewnik tylko został. No. To tam... Ja ci napełnię najwyżej. Poradzisz co to już. A, dobra. No, czekaj. To dużo roboty nie jest. To za jakby za następną... Za następnym sianiem posiejemy razem. Mogę ci... Następnym, bo ci mogę ci pomóc. Jak będziesz chciał. Tam widzę, że już kukurydzę siejesz. A kukurydza coś potrzebuje, czy nie bardzo specjalnego? Nie. Dobra, to git. Ładzisz i później tylko nabierasz. I jak widzisz, ona też dłużej czasu będzie ci rosła. Więc... I jeszcze dobra cena jest. Rainbowowa cena. A przez ile one są ceny te zazwyczaj? Jeszcze raz? Przez ile są ceny dostępne? Czy co ile się zmieniają? To jest... Zdaje się... Co? To zależy, bo to masz, pierwszy się zmienia tak w nocy, kiedyś tak było, że w nocy się zmienia, druga w południe coś. Okej. Ty też czekasz? Nie, już będę sprzedawał, bo już rainbowowa cena jest. Dobra, czekaj, to ja ci pomogę kosić. Pokoszę z tobą, czekaj. Poradzę sobie. Dobra tam, pa. Tylko żebyśmy się nie zdarzyli, ty. No lepiej, wiedziesz, na pewno to zrobiłem. I potem muszę do twojej przyczepy, nie? Napełnić. Tak. Bo się kraść nie da, nie? To dokość to już. Kraść się nie da, nie? Kraść, ale... Nie no, nie będę ci kraść, nie będę taki. Kradniemy sąsiadowi kukurydzę. A właśnie, a co się stanie, jak sprzedam mieszaną kukurydzę z tym, z pszenicą? Nie da się tego wysypać do jednej przy tej. A. Kradnięcie. No dobra. Tutaj niech mi to rośnie.
Ja sobie zobaczę. Farm, do... nie, nie to, nie to. Build. A to jeszcze po tym, to jeszcze nie budować tego, nie? Nie, cena się zmieniła, już nie ma rainbowy. Czyli będzie tanio, że tak powiem. Ok. Czyli na razie nie budować żadnych ogrodzeń. Nie, na razie lepiej nie. A szkoda, mam zbudował, ale dobra, ci mówi trudno. Dobra, fences. Bo ja bym kupił to, zrobił za tą wooden gates, za 20, za, nie, wooden fence, za 20, no i ten gate za 25. To i tak pierw płot musisz postawić, żeby... Ty właśnie co ja zasadziłem? To jest kukurydza? Ty kukurydzę zasadziłeś. A, dobra, git. Zrobić ci płatkie cornflakes z tego? Możesz robić. Czekam, aż to się skończy wsadzić. Jaka teraz jest cena? Czerwona czy szara? Na kukurydzę jest szara, niestety. Ajajaj. Trochę lipa. Troszkę tak. A drewno to siekiera ile kosztuje, jak myślisz na drewno? Siekiery w tej grze nie ma. A, bo ja muszę kupić coś specjalnego, żeby ten... Teraz jest piła. Piłę. A za ile ona jest? Nie wiem. Ale do drzew potrzebujesz specjalną tą. Specjalną... Pole specjalne. A, dobra. Przez słup przejechałem, ale nieważne. Trochę najechałem sobie na to, ale dobra. Dobra. Sobie wysiądę. Sobie tutaj to odstawię, a tu. Żeby już nie miał takiego bałaganu tutaj. Bo jak widzisz, u mnie z porządkiem nie jest najlepiej. U mnie też tak jest spokojnie. A z pierwszej kamery tu jest nie najgorzej. No wiadomo, to jest taka bardziej gra kanciasta, nie? No trochę tak. Ale... Fajne takie są czasami gry kanciaste, nie? Nie są złe. Na tej tablicy wielkiej, a faktycznie szara jest. Uuu, ile pieniędzy mam, 512. Ty kupywać jakąś drogą sadzonkę? No, tylko następna kosztuje 2000, więc nie możesz. Ile to kosztuje? Następny 2000, więc kukurydę musisz. Ojej, nie, to nie. To ja to odstawiam, panie. Czekaj, ładnie to odstawię, żeby nie było. O. Na dach odstawiłem, ty, Czarek. No to weź to podnieś, zbierz to po prostu i ty. Ale to się... No dach całkiem, nie wiem, to się zbugowało chyba. To zostaw to i weź sobie małą. Czekaj. Zniknie ci to samo. Ta, poleciała za to. A nie, to jest właśnie ta naciąganka za 2000. A ta ile kosztuje? Reszta, jeszcze droższe. O kurde, nie, to nie. Tam za tym typkiem masz rozpiskę, ile co kosztuje. No co? Już nie wiedział. O kurde, dobra. To ja, panie farmerze, to kupuję. Więcej nie kupuję. Podziękuję. I tylko na razie mi zostało zbierać na sadzonki, nie? Tak. To jeszcze mogę sobie kupić jedną, jaką 262, czy nie? Nie kupuj, lepiej. Dobra, dobra. Ja jadę. A jak będzie zysk, to tak myślę właśnie nad powiększeniem tego pola. A to czekaj, a to jak powiększę pole, to nie zwiększy mi się pojemność szczepki? Nie, będziesz miał tylko takie. Czyli muszę mieć nową przyczepkę. Ile przyczepka kosztuje? Oj, nie wiem, ile kosztuje. Bo ja bym zrobił tak, że ja bym się wziął za najpierw kupienie przyczepki, a potem powiększenie pola. O jeden paseczek. Czy takie pole, co ci jest potrzebne, czekaj chwilę,
wielkości, nie? To ono, proszę cię, kosztuje 750. Takie same, co ma te standardowe są. Nie, mi chodzi o jeden pasek, chodzi o jeden taki paseczek teraz robię. Jednego paska lepiej nie rób, lepiej se całe pole dort. A dwa paski? Ja bym chętnie serio zrobił te dwa paski, może coś tam by dał. Co? Lepiej, ogólnie to lepiej se zrobić od razu te całe pole. No. Będziesz... Chcesz mi pomóc? To chodź. Jak będziesz miał nasiona, nie? No. To każde nasiona ma 50, tak jakby... Każde pudełko nasion ma 50 w sobie, tak jakby. I leci to do siewnika. Jak zrobisz dwa paski, no. Na przykład po 10 długości, to będziesz miał... No, wystarczy ci to nie... No. Starczy ci to na dwa przejazdy i pół. Coś takiego. A jak masz całe pole gotowe już, to będziesz mógł całość zasiać. Nie będziesz musiał się bawić parę razy, nie będziesz musiał jeździć. No dobra, czaj. Więc lepiej byś miał ten, zrobić całe pole. I tam 750 dokładnie kosztuje to całe pole. Dobra, dzięki za pomoc, teraz będzie trochę szybciej. Żeby kolizji nie było zaraz. Nie będzie. A, co ja robię, ty? Ja to zrobiłem. Po co ja tak robię to? Miesza mi się w głowie cały czas. No, nieważne. O, to... dobra cena jest. Zielona cena jest. Zielona? Tak. Która to jest zielona? Czekaj. Najpierw czerwona, potem szara, potem zielona i potem rainbow? No, dobra. Zielona to jest najgorsza. No, to trzeba szybko zasiać, nie? No i to ci trochę będzie rosło, więc... Ja mogę jak coś zaraz pomóc, a nie, bo ty ścinasz już, dobra. Ja mogę zaraz ci pomóc robić to, co ty mi pomagałeś robić, bo ja sieję, akurat kończę, więc ja ci mogę zaraz pomóc już tam. No jak chcesz, możesz pomóc. Dobra, to czekaj, już jadę do ciebie, z tym takim kultywatorkiem. To już weź nie bierz tego, znaczy pługa, nie bierz pługa, bo ja już biorę pługa, tylko sobie weź to drugie już. Ja ci już to... Nie musisz swojego brać. A dobra, to ty już bierz tamto. Ja już wezmę to. Ja jadę sprzedać jeszcze. Dobra. Dopóki jest dobra cena. Jak mi i tak jakby rośnie, to już ci mogę zrobić to wszystko, nie? Byłbym wdzięczny. Dobra, to zrobię. Całe. Ja bym sobie zasiał od razu później już. Następnie. Całe już jakby zrobione, tylko teraz muszę to zrobić tym. Moim sobie weź, moje zamawiam. Zapomniałem jak to się nazywa. Znaczy wiesz, ja głównie wziąłem tamto moje, dlatego że chcę odstawić. Nie chcę jakby na twój ten działkę to śmieci tym. Jak to się nazywa to drugie, to co robisz przed... A. Bo nie wygląda kompletnie jak kultywator. No trochę to nie, ale tak to taka nazwa tego. Ja przez chwilę miałem w głowie teraz, żeby nazwać to mielarka. Nieźle. Tak mieli. To się takie te. Bo mi się wydawało, że ten, że to się kręci. A nie, bo to nie są te. Nieważne, bo ja myślałem, że to jest w kształcie owalnym, tak już tak powiem. Nie. Dobra, już jest zrobione, wiesz? Możesz sobie siać od razu. Bardzo. Proszę. Ja idę sobie teraz ściąć jeszcze to od razu. O, idealnie mi tutaj to już się zarosło, że tak powiem. Już prawie. Ja tutaj sobie już wsiądę. No i elegancko. No i tu masz też takie coś. No. Na przykład kultywator. Możesz mieć, który robi ci tak jakby to na trzy miejsca. Czyli tak jakby trzy paski naraz. Siewnik i resztę też tak masz.
że kombajn na przykład trzy paski na raz ci kosi, siewnik masz, też ci sieje. No i git. To wszystko. Tak. O, dobra, urosło, mogę już sobie to ściąć i sprzedać. Teraz jest zielona cena, pogadasz, tak? Teraz była zielona, to musisz się pośpieszyć. Dobra, dobra, już się śpieszę. Jak coś to mi pomóż. A, bo tam ładujesz, dobra, dobra. Ja ci pole mogę zrobić, jak spieszysz po prostu. Spoko, o kurde, ominąłem. Oj, chyba już szara cena jest. No nie. Ale chciałem bardzo zieloną. Możesz niby poczekać też, jak chcesz. Nie, nie będę czekał. Bo i tak chyba zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Bo już trochę trwa. Czekaj, bo znowu ominąłem. Tylko ty, nie wjedź mi w ten. W kukurydzę. Znaczy nie wiem, czy coś się stanie, jak wjedziesz w kukurydzę. Nie, to nic się nie stanie. A, dobra, to git. Teraz sobie wyładuję. O, przyzwyczaiłem się do farminga. Ważne. Każdy się tak przyzwyczaił już. Bo ja miałem zawsze chyba w farmingu to wystawianie rury jakby. Nie wiem. Teraz muszę odłączyć to, a nie, dobra. Mam odłączone cały czas. W ogóle te traktory mają kolizję? Mają chyba, nie? Mają. Tu wszystko ma kolizję. Tylko nie lampy. W sumie to dobrze, że lampy nie mają kolizji, bo czasami to wnerwia akurat. No, trochę tak. Dobra, sprzedajemy. O, sel. No, szara jest cena. Za 450. Możesz przemyć. 750 hajsu mam, wiesz? No i ten git. No i teraz możesz sobie kupić ten. Dwa nasiona, na przykład. Dobra. Czekaj sobie wyjdę. No nie wiem, czy jest sens nawet kupywania dwóch nasion. Mi się wydaje, że nie ma sensu kupywania dwóch nasion. Tak, chcę kupić. Ty, a co się stanie, jak ucieknę z tym setonką? Zniknę ci. Zniknę. A. To niezły patent w sumie nawet. Na złodziei. Trochę tak. Mam 500 równe końców po zakupie tego. No dobrze, no i git. Widzę, że gotowe do siania. No już tam zrobiłem. Ja tutaj sobie wezmę kasetonkę. Napełnię. Dobra, a więc co to by było na tyle? No i myślę, że z nami żegnamy, siema.